Dzień dobry wszystkim, drodzy bracia i siostry w Jezusie Chrystusie. Dzień dobry wszystkim, którzy przed ekranami swoich laptopów czy też monitorów komputerowych. Cieszę się, że dziś w ten piękny, słoneczny, czwartkowy poranek 26 marca 2020 roku możemy się wspólnie spotkać, by o poranku stanąć przed majestatem żywego Boga i podziękować za wszystko, co w swojej łasce, w swojej miłości, w swojej dobroci nam daje. Chciałbym was, drodzy bracia i siostry, przywitać hasłami dzisiejszego dnia, które proponuje broszurka z Biblią na co dzień. Są to słowa wyjęte z Psalmu 38, gdzie w wierszu 19 czytam: wyznaję winę moją, niepokoję się z powodu grzechu swego. A apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 7 rozdziale 10 wierszu tak mówi: smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. I krótka modlitwa dnia, która jest zarazem strofą naszej śpiewnikowej pieśni: zasmucony idę już i wyznaję przewinienia. Zbawco, ty me serce skrusz, bym dostąpił odpuszczenia. Niech do tej pociechy lgnę. Jezus grzesznych przyjąć chce. I myślę, drodzy bracia i siostry, patrząc także na różne tłumaczenia Biblii, które mam na swojej półce, to jest hasło przewodnie dzisiejszego dnia. Jezus grzesznych przyjąć chce. Rzeczywiście czas pasyjny, czas Wielkiego Postu, w którym dane jest nam żyć, to szczególny czas w życiu każdego chrześcijanina. To czas wielkiej refleksji, wielkiej zadumy. To czas niejednokrotnie wejrzenia w siebie, skonfrontowania swojego życia z Bożym Słowem i z tym wszystkim, co ono mówi i naucza. Ale czas pasyjny to nie jest tylko ten czas, kiedy my po raz kolejny w swoim życiu przypominamy sobie te wszystkie wydarzenia, które rozegrały się przed ponad 2000 lat tam na Golgocie i mają niebagatelne znaczenie dla naszej wiary. My te wszystkie wydarzenia umiemy opowiedzieć z każdym szczegółem, z każdym detalem i nic nas nie zaskoczy. Ale te dzisiejsze biblijne teksty, tekst Psalmu i drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, zmuszają nas także do refleksji i przypominają nam o tym, o czym mówi czas pasyjny. On zachęca człowieka, jak wspomniałem przed momentem, do skonfrontowania swojego życia z Nim, z ukrzyżowanym Chrystusem. On wzywa człowieka do wyznawania swoich grzechów i win. Wierny jest Bóg tym, którzy czynią to szczerze. Bo czymże jest spowiedź? Spowiedź to nic innego jak wyznanie swoich grzechów, swoich win przed Bogiem, ale także przed drugim człowiekiem. Tak, Biblia zachęca nas do wyznawania swoich grzechów, swoich win. Popełniamy je myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem chrześcijańskich powinności. I Biblia zachęca nas do kilku rodzajów spowiedzi. Pierwsza to jest spowiedź codzienna. Ta w modlitwie pańskiej, kiedy wołamy: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Popatrz, prosimy Pana Boga, odpuść, przebacz, bo ja przebaczam drugiemu. Jak ja przebaczam bliźniemu? Kolejny rodzaj spowiedzi, o którym wspomina także Boże Słowo, to spowiedź, wyznanie swoich win, przyznanie się do błędu wobec osoby, którą skrzywdziłem, wobec której zawiniłem. Biblijny przykład? Syn marnotrawny, kiedy przychodzi do ojca i mówi mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Ojciec przebacza.
Inny przykład, rodzaj spowiedzi, to przed spowiednikiem, kiedy Dawid rozmawia z prorokiem Natanem i wyznaje mu także swój grzech, pokutuje, żałuje. I spowiedź ogólna wobec całego zboru, którą przeżywamy w czasie naszych nabożeństw. Ale te dzisiejsze teksty biblijne zachęcają nas, byśmy naprawdę wejrzeli w siebie i byśmy naprawdę spróbowali pojednać się z drugim człowiekiem. Może wśród nas jest wiele takich osób, które skrzywdziłem. Może źle o nich się wypowiedziałem, wyraziłem. Może czas najwyższy, aby podać im rękę. Jezus mówi i do nas, tak jak powiedział w czasie swojej ziemskiej wędrówki do jawnogrzesznicy: idź i nie grzesz więcej. Ja cię nie potępiam. On nas nie potępia, on nam przebacza. I chce, byśmy to przebaczenie nieśli dalej. Podali go drugiemu człowiekowi. Wówczas to światło, wiosenne światło, stanie się i naszym światłem. Bo jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzenie. Stare przeminęło, wszystko staje się nowe. On przyjmuje twoją skruchę i sprawia, że twoje życie staje się nowe. Chcesz tego? Jeśli tak, zawołaj, westchnij do Boga i módl się ze mną. Ja uklęknę. Dziękować ci, Panie, chcę, choć małe są moje słowa. O poranku jesteś ze mną i witasz mnie swoim słowem. Dziękuję za nie z całego serca, z głębi duszy. Choć nie w pełni je rozumiem, pomóż w mocy Ducha Świętego wprowadzać je w czyn. Boże Ojcze Niebieski, pomóż uczyć się lekcji, jakich udziela mi życie, jakich udziela mi Twoje słowo. Uchroń od popełniania tych samych błędów. Uchroń mnie od popadania w te same pokusy. Uchroń od nieumiejętności przyznawania się do swoich słabości i zauważania słabości, które oddalają od Ciebie i Twojego krzyża. Uchroń mnie od uporczywego chodzenia drogami, które nie prowadzą do pojednania z drugim człowiekiem. Uchroń mnie od czynienia rzeczy, o których wiem, że irytują drugiego człowieka. Pomóż codziennie stawać się silniejszym, czystym, lepszym i wiarygodnym w swoim wyznawaniu Ciebie, Jezusie Chrystusie. Pomóż mi codziennie zrzucać stare błędy i nabywać nowe cnoty, aż dzięki Twojej łasce emanującej z krzyża Golgoty zostanę całkowicie odnowiony. Ty powiedziałeś przez swojego apostoła: jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzenie. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Spraw, by stało się to przez moje pojednanie z Tobą i drugim człowiekiem. Boże, pełen miłości i dobroci, proszę o błogosławieństwo dla dzisiejszego dnia. Bądź z każdym człowiekiem, z każdym ratownikiem. Wysłuchaj, gdy o poranku wołam wraz z tymi, którzy mnie słuchają. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swe nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen. Życzę Wam wszystkim dobrego, błogosławionego dnia. Dnia pełnego refleksji, dnia pojednania z drugim człowiekiem i doświadczania odnowy emanującej z krzyża Jezusa Chrystusa. Pozostańcie z Bogiem do kolejnej modlitwy. Z Bogiem.